heute aus Epheser 6 den Abschnitt über die Waffenrüstung Gottes lesen. Wir lesen Epheser 6, Vers 10. Przeczytamy z listu do Efezjan z 6 rozdziału, wiersz 10. Bis Vers 18, bis Vers 19. List do Efezjan, 6 rozdział, od 10 do 20 wiersza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, na której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Wir können diesen Brief leicht in drei Teile einteilen. Ten list możemy podzielić na trzy części. Die ersten drei Kapitel sind geprägt von Lehre. I pierwsze trzy rozdziały cechują się wykładnią nauki chrześcijańskiej. Und von Kapitel 4 bis Kapitel 6 Vers 9 finden wir die Praxis unseres christlichen Lebens. I począwszy od 4 rozdziału do 6 rozdziału, wiersz 9, możemy oglądać nasze życie z praktycznej strony. A ta część, którą teraz urywek żeśmy czytali, ona mówi nam o tej duchowej walce. Może u niektórych w sercach powstaje pytanie, jak to możliwe, chrześcijanin, a jednak walka? Aber der Text macht deutlich, dass es einen Feind gibt. Ale ten tekst nam dobitnie pokazuje, że istnieje nieprzyjaciel. Und das ist der Teufel. Tym nieprzyjacielem jest diabeł. Und die beiden Petrus und Johannes haben schon erfahren, dass ein Kampf nötig ist. I mówiliśmy na konferencji o tych dwóch uczniach, o Piotrze i Janie, i oni już tego doświadczyli, że w życiu chrześcijańskim pojawia się walka. Das war Kampf durch Widersacher von außen. I to była walka spowodowana przez tego przeciwnika, który przychodzi do nas z zewnątrz. Später müssen Sie davon schreiben, dass es auch Kampf durch Widersacher von innen gibt. Później musieli w swoich pismach napisać, że również też są przeciwnicy albo sprzeciwiania, które pochodzą od wewnątrz chrześcijaństwa. Petrus schreibt von falschen Propheten und von falschen Lehrern. Bo Piotr pisał o tych fałszywych prorokach i fałszywych nauczycielach. Johannes schreibt von dem Geist des Antichristen, der damals schon wirksam war. A Jan napisał w swoich listach o duchu Antychrysta, który już w tamtych czasach
okazywał się czynny. Und wenn die Gläubigen auch mit Menschen zu tun hatten, a jeżeli my wierzący mamy do czynienia z ludźmi z naszego otoczenia, so stand doch hinter allem der Teufel. To zawsze możemy wiedzieć o tym, że jeżeli ten sprzeciw się pojawia, to jest zawsze w tle działanie diabła. Und wir müssen lernen zu unterscheiden. I musimy się tego nauczyć, abyśmy potrafili to odróżniać, dass der Teufel Menschen benutzt, um seine Feindschaft auszuüben, że to właśnie diabeł używa ludzi, aby wydać wyraz swojej wrogości dla chrześcijan. Aber dass wir dahinter immer ihn sehen müssen, als den Urheber dieser Feindschaft. I mamy zadanie teraz nie patrzeć na tych ludzi, tylko właśnie na niego, jako na tego, który jest tym sprawcą tego sprzeciwiania, które wykonują ludzie. Chodzi o to, żebyśmy nie wypełnili się nienawiścią do ludzi z tego świata, ale jeżeli to jest rzeczą konieczną, abyśmy potrafili też i gdy spotykamy się z ich nienawiścią, abyśmy mogli też i w zdecydowany sposób wystąpić naprzeciw nich. Jeszcze raz chciałbym tu znowu wspomnieć o Janie i Piotrze. Oni powiedzieli wyraźnie, my nie możemy milczeć o tym, co znajduje się w naszych sercach. A później też i w całej Księdze Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że uczniowie z wielką siłą świadczyli o tym zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I to jest właśnie tutaj nawiązanie do naszego przeczytanego w tym 6 rozdziale 10 wiersza. I ten wiersz zawiera takie wezwanie do nas, abyśmy zawsze byli mocnymi, silnymi. Ale jakże ważną jest tutaj uwaga, która jest dodana w środku tego wiersza, zawsze w Panu. I oczywiście ciśnie się na usta pytanie, w jaki sposób jesteśmy to w stanie urzeczywistnić. Przeczytamy jeszcze krótki wierszyk z drugiego listu do Koryntian, z 12 rozdziału. Przeczytamy z drugiego listu do Koryntian, 12 rozdział, 9 i 10 wiersz. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Ich will jetzt nicht auf die Umstände von Paulus eingehen. Nie mam zamiaru tutaj wchodzić w opis tych okoliczności, w jakich żył apostoł Paweł. Aber ich glaube, dass wir etwas Grundsätzliches finden. Ale ja myślę, że tu w tych wierszach zawarta jest myśl, która ponad te okoliczności jest taką główną, zasadniczą. Geistliche Kraft steht auf dem Fundament unseres Bewusstseins, dass wir selber schwach sind. Ta duchowa moc zawsze musi opierać się o ten fundament, którym jest nasza świadomość, że my jesteśmy słabymi. Und sie beruht auf dem Glauben, dass die Kraft des Herrn da ist. I zawsze opierać się o tą wiarę, że ta moc Pana zawsze jest do dyspozycji. Wir haben heute dieses Bild von der Hand gehabt, die im Glauben, die
der Glaube ist in etwas ergreift, was Gott sagt. Dzisiaj słyszeliśmy o tej dłoni, która jak wiara chwyta się tego, co było zwiastowane i przyjmuje to. In 2 Korinther 12 hat der Herr gesagt, meine Gnade genügt dir. Tutaj, w tym drugim liście do Koryntian, Paweł usłyszał słowa Pana, dosyć ci na łasce mojej. An einer anderen Stelle sagt der Herr, überlegt nicht, was ihr sagen sollt, der Heilige Geist gibt euch die Worte zur rechten Zeit. A w innym miejscu Pisma czytamy też i takie zalecenia, nie namyślajcie się najpierw, co macie powiedzieć, gdyż sam Pan w danym momencie, gdy będziecie musieli zdać świadectwo z wiary waszej, Pan włoży w usta wasze odpowiednie słowo. I dlatego możemy to dobrze zrozumieć, że Duch Święty daje nam tutaj to wezwanie. Bądźcie mocni w Panu i w łasce Jego. Das ist eine Herausforderung, die eigentlich immer wieder neu ist. I to zawsze jest takie wyzwanie dla nas, z którym się ciągle na nowo spotykamy. To jest końcówka 10 wiersza. Umacniajcie się w potężnej mocy Jego. Ale Pan przecież dał to przyrzeczenie uczniom swoim, że On ich nigdy nie opuści. Und dann zeigt uns hier noch bestimmte Mittel, die uns helfen können in diesem Kampf. I on tutaj w tym przeczytanym 6 rozdziale listu do Efezjan pokazuje nam konkretne środki, które będą mogły nam pomóc w tej walce. Das ist die Waffenrüstung Gottes. To możemy nazwać ten przeczytany urywek, że to jest opis tej zbroi Bożej. Und wir brauchen sie, um gegen die Listen des Teufels bestehen zu können. My potrzebujemy jej, aby ostać się w stosunku do tych wszystkich zakusów podstępnych diabła. I z pewnością to rozumiemy, że to muszą być duchowe środki działania. I wiersz 12 to też i natychmiast nam potwierdza. Gdyż czytamy, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, to oznacza, że my nie walczymy z ludźmi, których diabeł używa, aby okazać w stosunku do nas swoją wrogość. Ale nasza walka jest zawsze z tym, który stoi za tymi ludźmi. Ale pomimo tego ta walka zawsze odbywa się tu na ziemi, dlatego, że tylko tu, na tej ziemi, diabeł może nas atakować. Ale tak jak czytaliśmy, również też i przez te moce, które są w tych niebiańskich okręgach, stara się również i nam zaszkodzić. Tak jak w tym 12 wierszu czytaliśmy, że bój toczymy z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I gdy tak to przeczytamy, to możemy naprawdę się przerazić. I może słusznie pojawić się w sercach naszych pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie walczyć przeciwko takim mocom, które tutaj są wymienione? Ale ja jeszcze raz samego siebie powtórzę, że Pan jest zawsze z nami i to On oferuje nam przywdzianie tej zbroi, i z pomocą właśnie tej zbroi możemy wyjść do tej walki. Aber das Wort ganze müssen wir dabei betonen. Die
ganze Waffenrüstung Gottes. Ale musimy podkreślić to jedno słówko, które jest tutaj bardzo ważne w 13 wierszu. Całą zbroję Bożą. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Und es werden ja Bilder aus der natürlichen Rüstung genommen. I tu, aby to zrozumieć dokładnie, użyte są obrazy, takie przedmioty, które kiedyś rzeczywiście do tej zbroi żołnierza należały. Wir verstehen, wenn ein Soldat der damaligen Zeit... I to na pewno dobrze rozumiemy, że żołnierz z ówczesnych czasów nicht ganz komplett ausgerüstet war. On nie mógł być nicht komplett ausgerüstet war mit der on nie był całkowicie ochroniony tym pancerzem, tą zbroją, która tu jest opisana. Dann war er leichter verwundbar. Aha. Jeżeli nie był tą zbroją całkowicie ochroniony, to wtedy łatwo można było go zranić. I dokładnie ta sama sytuacja wygląda raz z nami. Deshalb noch einmal in Vers 13 die Wiederholung: Nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. I dlatego jeszcze raz powtarzam to wezwanie z 13 wiersza: Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Damit ihr einem bösen Tag zu widerstehen. Abyście umieli ostać się w tym dniu złym. Und jetzt möchte ich Tag einmal in zwei Teile aufteilen. I ten zły dzień chciałbym teraz przedstawić i chciałbym go pokazać jako składający się z dwóch części. In einer grundsätzlichen Betrachtungsweise ist die Zeit, in der wir leben, dieser böse Tag. Zasadniczo można powiedzieć, że to z jednego punktu widzenia jest cały ten czas, w którym my obecnie żyjemy. Das Wort braucht schon mal den Ausdruck, es ist die letzte Stunde. Słowo Boże na określenie tych czasów używa takiego zwrotu ostatnia godzina. Das meint nicht tatsächlich eine letzte Stunde, nach der dann nichts mehr kommt. To nie ma na myśli tego, że to w tym momencie jest ostatnia godzina, po której już nic innego nie nastanie. Sondern das meint in einem moralischen Sinn die letzte Stunde. Ale tu chodzi o moralne określenie tego czasu, że to jest ostatnia godzina ze względu na stan moralny człowieka. Letzte Zeit, ostatni czas, nach der sich Gott nicht mehr offenbart, po którym już nic innego się nie będzie objawiać. Gott hatte sich ja unterschiedlich offenbart in den Zeitaltern. Bo jak wiemy, w całej historii ludzkości, w różnych okresach czasu, ten stan moralności też w różny sposób się objawiał. Und am Ende der Zeiten durch den Herrn Jesus. A gdy nastało wypełnienie czasu, to przyszedł Pan Jezus. Und das ist hier in diesem Abschnitt dieser böse Tag. I tu w tym urywku właśnie jest to określone pod tym określeniem dniu złym, 13 wiersz. Aber dann gibt es, glaube ich, einen zweiten Sinn. Ale myślę, że jeszcze to określenie ma drugie znaczenie. Und zwar einzelne Ereignisse im Leben eines Gläubigen. Mianowicie pojedyncze zdarzenia w życiu poszczególnego wierzącego. Pozostańmy jeszcze dalej przy tym przedmiocie naszego rozważania, czyli Księga Dziejów Apostolskich. Das war so ein einzelnes Ereignis, wo Petrus und Johannes besonders den Widerstand des Teufels, des Feindes gespürt haben. Mówiliśmy o tym pojedynczym zdarzeniu, w którym Piotr i Jan musieli tego dotkliwie doznać, jak wygląda wrogość diabła w stosunku do nich. I gdy tak właśnie nad tym znaczeniem tego dnia złego się zastanawiamy, to możemy właśnie lepiej zrozumieć drugą część tego wiersza. Petrus und Johannes hatten in diesem Sinne alles ausgerichtet, sie hatten einen guten Kampf gekämpft. Oni, Piotr i Jan, wszystko dobrze wykonali i można powiedzieć, dobrze swój bój bojowali. Jeżeli Pan nam daruje tego rodzaju łaski, to bardzo często istnieje takie niebezpieczeństwo,
że my części jakiegoś zwycięstwa będziemy samemu sobie przypisywać. Dass wir denken, wir hätten mit eigener Kraft hier gekämpft. I będziemy może myśleli, że myśmy walczyli z własnej siły, którą mamy. Deswegen ermahnt oder ermuntert uns der Heilige Geist hier. Dlatego też i Duch Święty nas napomina, ale jednocześnie też i zachęca do tego, że całą tą zbroję mamy przywdziać i mieć zawsze ją ubraną. Dlatego, że nieprzyjaciel będzie szukał takiego nieochronionego miejsca i w to miejsce zawsze będzie próbował zaatakować. A więc w żadnym wypadku nigdy nie powinniśmy pokładać zaufania we własnych siłach. Ale tak jak to określił apostoł Paweł, w tej świadomości albo pewności tego, czego sam też doświadczył z ust Pana, że gdy jestem słaby, wtedy jestem z mocy Pana mocny. I też nigdy nie myślmy sobie, że w ciągu naszego życia na tej ziemi wolno nam zdjąć jakąkolwiek część tej zbroi albo całą zbroję i troszeczkę odpocząć. Bo Pan chce, abyśmy zawsze byli w stanie ostać się. I po tych wstępnych wierszach wprowadzenia tutaj apostoł opisuje nam, z czego się składają poszczególne części tej zbroi. I będę teraz próbował, aby każdą część tej zbroi opisać w podwójnym znaczeniu. Myślę, że możemy to bardzo dobrze zastosować w stosunku do naszego zachowania się tutaj na tej ziemi. Bo w tym zasadniczym naszym życiu i nastawieniu, jakie my prowadzimy, albo w takich sytuacjach, w których spotykamy się z innymi ludźmi, może też i z innymi wierzącymi. Ale ja myślę też, że każda część tej zbroi zawiera w sobie bardzo pocieszającą, zachęcające poselstwo dla każdego z naszych serc. Chciałbym rozpocząć od tego, w jaki sposób my prowadzimy nasze życie. A potem dopiero omówić ten drugi aspekt. I jeszcze raz czytamy to wezwanie. Stójcie. I w tym słowie zawarte jest to określenie tej stałości. A biodra nasze powinny być opasane prawdą. I gdy pomyślimy o naszym życiu i sposobie postępowania, to musimy nauczyć się tego, że w naszym życiu wszystko powinno być prawdą. I w tym zakresie Pan Jezus jest dla nas doskonałym wzorcem. Bo Pan Jezus mógł sam o sobie powiedzieć, ja jestem tym, o czym ja do was mówię. Ja myślę, że to jeszcze nawet kawałek dalej się posuwa. My czytamy w Psalmie 17 taki wiersz, który, jak ja sądzę, mówi również i proroczo o osobie naszego Pana.
steht dieser Satz, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Tam jest napisane takie zdanie, myśli moje nie posuwają się dalej niż wypowiadają to usta moje. Ich weiß nicht, ob wir das uns schon mal so durch den Kopf gehen lassen haben, was das bedeutet. Ja nie wiem, czy żeśmy się kiedykolwiek nad tym zastanawiali, co to oznacza w naszym życiu. Gerade fällt mir ein Beispiel ein, ich hoffe, dass es klar genug ist. Chodzi mi na myśl jeden z przykładów, mam nadzieję, że będzie wystarczająco jasno to przedstawiał. Das Kind kommt nach Hause und sagt, Mama, ich hab Hunger. Dziecko przychodzi do domu i mówi, mamusiu, jestem głodny. Denkt aber, ich hätte gerne ein Stück Schokolade. Ale myśli w tyle głowy, może mi da kawałek czekolady. Das ist in unseren Augen keine Unwahrheit. W naszych oczach wprawdzie to nie wygląda jak nieprawda. Aber der Gedanke ging weiter als der Mund. Ale my oczywiście widzimy to, że myśli tego dziecka idą dalej niż jego słowa. Wenn wir das für uns mal überlegen, i gdy nad tym się zastanowimy, ich glaube, jeder hat so eine Gelegenheit mindestens eine in seinem Leben, wo er sagen muss, das war bei mir auch schon mal so. To myślę, że każdy z nas przynajmniej jedną taką sytuację może z życia swojego wymienić, o której by mógł stwierdzić, tak, w moim życiu też tak było. Ich wollte etwas erreichen und habe das mit den Worten ein wenig verschleiert. Chciałem coś w życiu osiągnąć i po prostu ubierałem to w odpowiedni zasób słów. In jedem Fall ist es so, wenn wir an irgendeiner Stelle unwahr sind. Ale w każdym przypadku jest to tak, że jeżeli w jakiejś sprawie jesteśmy nie prawdziwi, niezgodni z prawdą, to okazuje się, że właśnie w tym miejscu diabeł zwykle znajduje miejsce, o które może nas zaczepić. I w tym miejscu jesteśmy obnażani. I w zasadzie nie jesteśmy w stanie nic więcej tutaj powiedzieć. Abgesehen davon gibt es auch eine innere Gelassenheit, wenn wir uns keiner Lüge bewusst sind, keiner Unwahrheit bewusst sind. A z drugiej strony, jakże to jest błogie dla naszego serca, gdy nie możemy sobie w danym momencie uświadamiać, że w jakiejś sprawie żeśmy skłamali. Czyli zawsze byliśmy w pewnym zakresie prawdziwi. Auch da ist vielleicht unsere Erfahrung so, dass wir eine Lüge ausgesprochen haben und eine weitere brauchen, um das Ganze wieder in Ordnung zu halten. Jakże często jednak zdarzało się w naszym życiu, że wypowiedzieliśmy kłamstwo i żeby to teraz podtrzymać, tą całą walącą się budowlę, musieliśmy użyć kilku następnych kłamstw, żeby to wszystko razem trzymało się całości. Ale jeżeli będziemy prawdomówni, prawdziwi w naszym życiu, to wtedy nie damy diabłu punktu zaczepienia w nas samych. I wtedy to miejsce, w którym usadowiona jest nasza siła człowieka, czyli biodra nasze, będą opasane prawdą. A teraz chciałbym opowiedzieć o drugim znaczeniu tego, tej części zbroi. I drugie znaczenie w zasadzie jest bardzo proste. My po prostu mamy być zaznajomieni z prawdą Słowa Bożego i być umocnieni we wierze, dlatego tylko, że my po prostu ufamy całkowicie Słowu Bożemu. I gdy na przykład czytamy wypowiedź Pana Jezusa dotyczącą Jego owieczek, i czytamy tam, że żadna z nich nie idzie na zatracenie,
I to jest słowo prawdy, które możemy sobie przyswoić. Tym słowem możemy się opasać na biodrach naszych. I wtedy możemy diabłowi powiedzieć: Pan to powiedział. I w tym również Pan Jezus jest dla nas wzorcem do naśladowania, bo On zawsze wyszedł diabłowi naprzeciw ze Słowem Bożym, gdy go atakował. I gdy tak to będzie, to wtedy możemy powiedzieć obrazowo, każdy atak diabła będzie się odbijał od prawdy Bożej, którą jesteśmy na biodrach naszych przepasani. Następnie tutaj czytamy o tym pancerzu sprawiedliwości. Taki pancerz, który tylko jest zakładany tutaj na obszar klatki piersiowej. Jeżeli w Nowym Testamencie znajdujemy sprawiedliwość i jako napomnienie dla nas, abyśmy w tej sprawiedliwości żyli, to według tego, jak ja to rozumiem, chodzi o to, abyśmy postępowali według tego przykładu, który sam Pan nam zostawił. Naturalnie w tym zawierają się wszystkie nasze sprawiedliwe decyzje, które musimy podejmować. Ale to oczywiście sięga o wiele dalej. Bo całe życie Pana Jezusa było życiem, w którym Bóg mógł znaleźć swoje upodobanie. I to nie na próżno. Pan Jezus jest tym jedynym, który został nazwany ten sprawiedliwy. I to jest właśnie napomnienie skierowane do nas. I teraz spójrzmy na ten drugi aspekt. Dzisiaj też cytowaliśmy z listu do Rzymian 4 rozdziału, że to Pan Jezus został zmartwychwzbudzony z powodu usprawiedliwienia naszego, albo dla usprawiedliwienia naszego. A więc my możemy tego dowiedzieć się ze Słowa Bożego, aby to prosto tak powiedzieć zrozumiałym językiem, że teraz jesteśmy już sprawiedliwymi przed Bogiem, albo w oczach Bożych. I również w tym zakresie możemy o to słowo się oprzeć i każdy atak nieprzyjaciela odeprzeć. Ganz nebenbei bemerkt, scheint es mir immer Teile zur Verteidigung zu gehen hier. A tak tylko pobocznie chciałbym o tym wspomnieć, że jeśli chodzi o całą tą zbroję, którą tutaj omawiamy, to chodzi tutaj o części uzbrojenia, które są używane tylko i wyłącznie do obrony własnej. W Vers 15 geht es dann weiter mit der Bereitschaft an den Füßen, mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. W następnym, 15 wierszu mowa jest o tym, abyśmy byli gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Wenn wir Evangelium hören, dann geht es nicht nur die Verkündigung der guten Botschaft, dass Menschen errettet werden. Jeżeli chodzi o Ewangelię, to nie tylko chodzi o to dobre poselstwo, które ma być głoszone dla ludzi, aby byli zbawieni. Sondern es ist vom Wort her grundsätzlich eine gute Botschaft. Ale zasadniczo to określenie Ewangelia zawiera w sobie to słowo dobre poselstwo. Und ich denke, dass auch das etwas ist, was unsere Lebensführung betrifft. Ja myślę, że to też właśnie powinno być rzeczą, która będzie kształtowała prowadzenie naszego własnego życia. Dass wir den Frieden,
Abyśmy w naszym życiu zawsze pokoju poszukiwali. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie, które mówią o tym pokoju, jaki ma być zachowany pomiędzy świętymi. Ja teraz właśnie otworzyłem list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A Pan Jezus powiedział w tak zwanym kazaniu na górze: błogosławionymi są ci, którzy pokój sprawują, albo dążą do pokoju. Es gibt in den Sprüchen eine Mahnung oder Ermunterung, die noch einen Schritt tiefer geht. A w Księdze Przypowieści Salomona jest taki wiersz zawierający bardzo głębokie napomnienie, jeszcze głębiej sięgające niż te słowa. Sprüche 12, Vers 20, da geht es um die, die Frieden planen. I to jest wiersz z 12 rozdziału Przypowieści, z 20 wiersz. Mówiący o tym, o tych, którzy pokój planują. Gdyby takie było nastawienie ciągle naszego serca, żebyśmy w stosunku do wszystkich planowali zachowanie się w pokoju, to jakże wiele trudności pomiędzy wierzącymi byłoby w ogóle nie zaistniałych. Może by było wiele jeszcze miejsc przytoczyć, które mówią o dążeniu do pokoju i nie można to teraz wszystkiego przeczytać. Ale od razu przejdę do tego drugiego zastosowania tej części zbroi. My wiemy ze Słowa Bożego, że my mamy pokój z Bogiem. I my możemy to też i głęboko uchwycić w sercach naszych, że Bóg nas ze sobą pojednał. A przecież list do Rzymian, 5 rozdział, dobitnie to pokazuje, że byliśmy wrogami Boga. A teraz mamy pokój z Bogiem. I to powinno też i uspokoić serca nasze, nawet w obliczu ataku nieprzyjaciela w tym zakresie. I może by też diabeł próbował przez okoliczności życiowe, które by były dla nas bardzo trudne, to możemy w takich okolicznościach życiowych myśleć zawsze o naszym Panu, to możemy zawsze o Panu pomyśleć jako o tym, który zawsze ten pokój Boży miał w sercu i można by to powiedzieć, on był zawsze taki pełen uspokojenia. Dass ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszurichten. A następnie czytamy w 16 wierszu: a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Mir scheint, dass diese feurigen Pfeile hauptsächlich Pfeile des Zweifels sind. Ja myślę, że te ogniste pociski albo te ogniste strzały to nic innego, jak właśnie wszelakiego rodzaju wątpliwości, które nachodzą serce nasze. Mogą być też i inne okoliczności życiowe, które będzie wykorzystywał diabeł. Ale myślę, że nie powinniśmy o tym nigdy zapominać, jak i tego nie doceniać,
jak bardzo właśnie wierzących mogą męczyć wątpliwości. Der Teufel ist, glaube ich, sehr oft damit beschäftigt, solche Pfeile abzuschießen. I diabeł bardzo się o to stara, aby tego rodzaju strzały kierować na serce wierzącego. Mieliśmy u nas w zgromadzeniu starszego brata, który kiedyś mi powiedział: jak już byłem stary, to czasami mnie nachodziły takie myśli, czy rzeczywiście jesteś zbawiony? Er hatte später einen Vers, den mir gesagt hat, der ihn dann ruhig gemacht hat und bis zu seinem Lebensende auch ruhig gehalten hat. A później znalazł taki jeden wiersz w Biblii, który go całkowicie uspokoił i do końca jego życia udzielił mu tego pokoju Bożego. Das ist nur ein Beispiel für feurige Pfeile. To jest tylko jeden przykład na określenie zastosowania tych ognistych strzał złego. Dazu gibt es eben diesen Schild. I właśnie, aby obronić się przed tymi ognistymi pociskami, potrzebna jest tarcza. Und es ist interessant, dass hier ein wenig von dem eigentlichen Gebrauch des Schildes oder etwas darüber hinaus gesagt wird. Ja myślę, że tutaj pod względem zastosowania tej tarczy, to tutaj Słowo Boże wykracza ponad to i tą tarczę jeszcze w tych w większym zastosowaniu widzi. Bo w normalnej walce, gdy ta tarcza była wykonana z metalu, to każda strzała została odbita. I gdy były to strzały ogniste, to jak spadły na podłoże, to one dalej się paliły. Ale tu jest mowa o tego rodzaju tarczy wiary, która te pociski nie tylko odbije, ale natychmiast zgasi. To znaczy, natychmiast unieszkodliwia każdy pocisk ognisty. To wszystko brzmi tak całkowicie prosto. I łatwo się wydaje, żeby uwierzyć Słowu Bożemu. Ale pozostańmy przy tym obrazie tej dłoni, o którym żeśmy mówili w rozważaniu. Chodzi o to, abyśmy naszą dłonią się uchwycili, czyli wiarą to pojęli. I tu znowu też możemy zawsze to zastosować, co zastosował nasz Pan, gdy powiedział, ale jest napisane. Z pewnością zauważyliście, że w stosunku do tej tarczy już bezwiednie przeszedłem do pokazania zastosowania duchowego. Moje myśli już pobiegły troszkę do przodu. Ale wróćmy teraz do tej tarczy pod względem zastosowania jej w naszym osobistym życiu. Dlatego, że i nasze życie powinno się cechować wiarą. Ja myślę, że tutaj w tym miejscu chodzi o wszystkie decyzje w naszym życiu, co do których też my potrzebujemy wiary. Zum Beispiel an die Eltern von Mose denken. Gdy na przykład pomyślimy o tych rodzicach Mojżesza, das war so ein Glaube in den Lebensumständen. To oglądamy wielką ich wiarę okazaną w tych trudnych okolicznościach życiowych, w których się znaleźli. Überhaupt eine Ehe einzugehen. W ogóle w tamtych czasach wydawało się, że wejść w małżeństwo, i to małżeństwo według myśli Bożych miałoby być jeszcze pobłogosławione pojawieniem się dzieci. I potem te dzieci mamy przecież obowiązek przyjąć we wierze z rąk Pana.
I oni zastosowali to we wierze swojej, że to dzieciątko, które się w tych trudnych czasach narodziło, powierzyli temu, tej małej skrzyneczce, u nas w polskim jest to jako koszyk, które został włożony we wody Nilu. To jest przykład, który pokazuje, jak wiara powinna wpływać na prowadzenie naszego życia wiary. Ale w 17 wierszu dalej możemy przeczytać: weźcie też przyłbicę zbawienia. Właściwie hełm zbawienia. Chciałbym jeszcze raz powrócić do Hebrajczyków, do 12 rozdziału. Hebrajczyków, 12 rozdział, 12, 13 wiersz. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Tu pod koniec tego wiersza żeśmy przeczytali, aby raczej uzdrowione zostało. Czyli to, co chrome, ma być uzdrowione. A te słowa wyratowanie albo wyleczenie bardzo blisko są ze sobą spokrewnione. To znaczy, w naszym wspólnym życiu razem z pozostałymi wierzącymi musimy o to się starać, aby to, co chrome, nie zboczyło z drogi. I w tym sensie właśnie, aby zostało wyratowane z tych trudnych okoliczności życiowych. Tutaj w ogóle nie chodzi o wieczne zbawienie tej osoby. Nie, tu po prostu chodzi o to, abyśmy mieli serce wypełnione troskliwością o pozostałe osoby z naszego chrześcijańskiego otoczenia, aby im dobrze się w życiu powodziło. I ja to chcę powiązać właśnie z tą przyłbicą albo z tym hełmem zbawienia, o którym tu w 17 wierszu Efezjan 6 rozdział czytamy. Tak, ten hełm chroni naszą głowę. Z całą pewnością ten hełm jest również też i obrazem całego świata myśli, w jakim my żyjemy. W których to myślach my powinniśmy poszukiwać tej możliwości, jak wyjść drugiemu naprzeciw, tak aby mu dobrze uczynić. Ale duchowe znaczenie tej przyłbicy natychmiast też i nasuwa się na nasze myśli. Chodzi o to, abyśmy byli świadomi i pewni naszego zbawienia przed Bogiem. Abyśmy rzeczywiście potrafili to naszymi myślami ująć, objąć. To nie tylko pozostać ma w tym zakresie obszaru naszej głowy, ale również też i ma ukształtować nasze życie duchowe i nasze serce, nasze sumienie. Ale naturalnie to, co Słowo nam Boże mówi, to my przyjmujemy najpierw naszym ludzkim rozumem.
I gdy tak się będzie działo, to w tym zakresie diabeł nie będzie mógł nas zaatakować. Das letzte, das genannt wird, ist das Schwert des Geistes. I ostatnia rzecz, jaka tutaj jest wymieniona, to jest miecz ducha. Wo sofort eine Erklärung hinzugefügt wird, ist es Gottes Wort. I natychmiast dodane jest też i znaczenie tego określenia miecz, a jest nim Słowo Boże. Ich meine, dass wir auch hier eine Verteidigungswaffe sehen müssen. Tu widzimy również też i broń, która służy do obrony. Die Angriffe des Feindes durch Gottes Wort abzuwehren. Aby te ataki nieprzyjaciela odeprzeć za pomocą Słowa Bożego. Und hier fällt es mir schwer, dass in unserer Praxis. I trudno jest teraz to w naszym praktycznym życiu, teraz mi to wyjaśnić, jak to zastosować. Naturalnie, zasadniczo, ogólnie możemy powiedzieć, chodzi o to, abyśmy Słowo Boże we wszystkich okolicznościach naszego życia, jak również też i dla podjęcia wszystkich decyzji w naszym życiu zawsze używali jako miarodajne. I w tym sensie również też możemy oglądać ten miecz jako ten przedmiot, który przenika albo osądza nasz własne myśli. Ale to w zasadzie jest ktoś inny, który ten miecz słowa używa, nie my sami. Tutaj w tym urywku chodzi o to, abyśmy Słowo Boże po prostu znali. I w tych okolicznościach, o których tutaj żeśmy czytali, krótkim słowem określonymi zły dzień, wiedzieli, jak to słowo zastosować w tych złych okolicznościach, zły dzień. I zasadniczo wszystko to znowu wskazuje na osobę Pana Jezusa i w tym znowu się muszę powtórzyć. I gdy Pan powiedział, jest napisane. I jeszcze jedno krótkie słowo dotyczące właśnie tego miecza. Ich hatte gesagt, wir müssen es kennen. Powiedziałem, że my musimy to słowo znać. Um es kennenzulernen, müssen wir es lesen. A żeby to słowo znać, to całkiem po prostu musimy je czytać. Und ich meine, es klang heute Mittag auch an. Es geht darum, dass wir es auch ins Herz fassen. Ale ja chciałbym powrócić do tego, co i dzisiaj w południe było już na konferencji powiedziane. My musimy to słowo nie tylko zachować w głowie, ale też i objąć naszym sercem. I nigdy nie będzie za dużo tego zachęcania do tego, aby regularnie czytać Słowo Boże. I wtedy dopiero, gdy tak będziemy regularnie czytać, wiele wierszy będzie mogło się utrwalić w naszej głowie, które, gdy powstanie taka konieczność w naszym życiu, będziemy mogli dla siebie samego zastosować. I jeżeli ciągle na nowo jest to powtarzane, że to dzisiaj mówimy, to jeszcze raz to powtarzam, w młodych latach, młodzieży kochana, czytajcie bardzo dużo Słowo Boże. Regularnie. Tak. Gdy mój ojciec miał około 75 lat, to kiedyś mi powiedział, w zasadzie to nie wiem, potrzeba już, żebyście mi darowali jakiekolwiek rozważanie Słowa Bożego w formie książkowej. Dlatego, że jak ja to przeczytam, to już niewiele z tego zachowuję w swojej pamięci.
I w zasadzie można by tak powiedzieć, gdy ja tą książkę zamykam, to w tym samym momencie już mi to wszystko z głowy ulatuje. Ale my byliśmy ciągle na nowo pod wrażeniem tego, że gdy odwiedzamy wierzących w domach starców i z nimi czytamy Słowo Boże i śpiewamy pieśni, że oni razem z nami wszystko na pamięć potrafią śpiewać. I dokładnie tak samo jest ze Słowem Bożym. I dlatego jeszcze raz powtarzam mój apel, czytajcie regularnie Słowo Boże, a ono będzie się utrwalało w waszej pamięci, tym samym w waszym sercu. I jeszcze jest drugi punkt spojrzenia na to, który też jest bardzo ważny. Czytajcie Słowo Boże również i w powiązaniu z innymi miejscami, czyli tak tematycznie. I to podwójne da wam korzyści. Bo będziecie mądrymi, aby rozróżniać, jaka jest droga Boża. I na przykład będziecie potrafili rozróżnić, jaka jest w słowie przedstawiona droga dotycząca zgromadzenia, a jaka droga dotycząca Izraela. Ale również i nauczycie się tego, abyście mogli też i te podstawowe prawdy Słowa Bożego zastosować w waszym życiu. Jest bardzo wiele sytuacji w naszym życiu, w którym musimy podejmować decyzje. I nawet jeżeli nie znajdujemy bezpośredniej odpowiedzi na dany problem w naszym życiu ze Słowa Bożego, ale jeżeli czytając Słowo Boże będziemy obeznani z myślami Bożymi, to to doprowadzi do tego, że stając w obliczu takiej konieczności podjęcia decyzji, co do której nie ma jasnej odpowiedzi i cytatu ze Słowa Bożego, będziecie potrafili podjąć taką decyzję, do której też i Pan będzie mógł się przyznać. I tego rodzaju decyzje będą z pewnością też i błogosławieństwem dla was. I nawet jeżeli nieprzyjaciel będzie w podstępny sposób używał Słowa Bożego, aby nas zaatakować, to częste czytanie Słowa Bożego uczyni nas zdolnymi, abyśmy potrafili jego podstępne działania natychmiast rozpoznać. Bo zdarza się jakże często, że diabeł cytuje Słowo Boże, ale w tym cytacie dwa, trzy słowa po prostu opuszcza celowo. Jeden brat z naszego środowiska kiedyś powiedział, gdy będziemy chcieli, to ze Słowem Bożym wszystkie rzeczy z naszego życia będziemy w stanie udowodnić i każde nasze postępowanie usprawiedliwić. Ale jeżeli będziemy umieli teraz ten miecz ducha w odpowiedni sposób używać, to będziemy w stanie natychmiast rozpoznać te podstępne ataki nieprzyjaciela i się przed nimi obronić. I króciutko jeszcze chciałbym powiedzieć na temat tych wierszy od 18 do 20. Tutaj mowa jest o tym wewnętrznym nastawieniu się każdego wierzącego, abyśmy my nasze życie prowadzili w takim usposobieniu modlitewnym.
möchte das einfach umschreiben mit einer Haltung der Abhängigkeit vom Herrn. Chciałbym to określić, że to jest prowadzenie życia w zależności od Pana. Das heißt, wir sollen in dieser Haltung wachen. To znaczy, że my w tym usposobieniu powinniśmy nad tym czuwać. Und auch anhaltend darin sein. I być w tym zakresie wytrwałymi. Letztendlich ist das dieselbe Ermunterung, die wir bei Gottes Wort haben. Dieselbe Ermunterung, beständig Gottes Wort zu lesen, auch beständig in dieser Haltung des Gebets und der Abhängigkeit zu sein. I tak jak powiedziałem, że zachęcam do regularnego czytania Słowa Bożego i to może nas doprowadzić do tego stałego, ciągłego życia w tym właściwym nastawieniu się w modlitwie i w rozpoznawaniu drogi Bożej. I jeżeli apostoł Paweł siebie samego nawet do takiego nastawienia wprowadza, odbiorców swojego listu wprowadza, żeby oni się za nim modlili, to z całą pewnością od razu to możemy zauważyć, że to błogosławieństwo modlitwy nie tylko przynosi błogosławieństwo dla nas samych, ale również też jest ukierunkowane dla dobra pozostałych. Gdy ja powiedziałem, że ten krąg tego rozważania, albo ten łuk tego rozważania wraca z powrotem do początku tego, co powiedziałem, to z pewnością ta siła w Panu może nas do tego usposobić, abyśmy ostali się w tej walce.